Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, to jest oczywiście kolejny odcinek The Sims 4, tylko słuchajcie, bardzo ważna kwestia, mianowicie mamy 14 lipca, teoretycznie premiera pakietu rozrywki, jakim jest Dzień w Spa. No niestety problem jest tego typu, że jest godzina, kiedy to nagrywam, godzina 17.30 i w dalszym ciągu tego dodatku nie ma, właściwie tego pakietu rozrywki dalej nie ma. I tu mam problem, i tu mam naprawdę spory problem. Ponieważ no, chciałem pokazać wam w dniu jutrzejszym, czyli dokładnie 15 lipca, jak to wygląda, jak to działa i co tam nowego. No i nie pokażę, bo nie jestem w stanie tego nagrać. Także podejrzewam, że kolejny odcinek dopiero z Sims 4 to będzie właśnie podgląd pakietu rozrywki, jakim jest właśnie Dzień Spa. A kolejny odcinek będzie, tyle co pamiętam, w piątek? Tak, chyba w piątek, gdzieś mam wtorek, środa, czwartek. Czwartek, no to wygląda. Wtorek, środa, odcinek, czwartek. Piątek, jednak piątek, dobra, to w piątek. Słuchajcie, tak jest, w piątek będziemy mieli kolejny odcinek i dokładnie w piątek przyjrzymy się dodatkowi, a właściwie pakietowi rozrywki. Słuchajcie, co on tu maluje? Słuchajcie, jakąś, nie wiem, to jest jakaś kobieta, nie wiem, cyganka czy nie cyganka? Nie pamiętam, jaki to jest, akurat jaka to jest kultura i co to może być. Ale Paweł się wziął za malowanie. Widać, że brakuje mi chyba pieniędzy. Sam się wziął za malowanie. O tak, po prostu. Zobaczmy, co mu wyszło. Wow. Czekajcie, chwila. A nie, to jest stwórz kopię. Za 1139 simleonów. No ale kopia to nie jest to samo. Czekajcie, sprzedaj kolekcjonerowi. Zobaczmy, ile dostaniemy pieniążków. Moim zdaniem arcydzieło. 1139. Aha. Okej, okay, no super. Przyznam szczerze, nie spodziewam się, że aż taki ładny obraz będziesz mógł malować. W końcu już tak długo gramy tutaj tą postacią, że on musi ładnie malować. Zresztą zobaczmy sobie, jak wygląda malowanie. Proszę bardzo, po 80. No to trudno by było, żeby chłopak malował nędznie. No jasne, że musi malować wręcz idealnie, perfekcyjnie. Pierwsze co zrobimy, więc tak, on idzie do pracy, na wakacjach jest jeszcze. Jest jeszcze na wakacjach, no pewnie, Paweł i wakacje, no... Normalka, standardowo. Zobaczmy sobie tak, tutaj w tej rodzinie byliśmy, tutaj również byliśmy. Tutaj jeszcze chyba nie byliśmy, Kowalczykowie dla P. Oraz chyba jeszcze tutaj, czyli rodzina Space. Byliśmy tutaj, chyba jeszcze też nie odwiedzałem. Zastanawiam, kogo by tu odwiedzić, rodzina White. Tutaj mamy dla Luny, o tutaj chyba nie byliśmy też. A dobra, niech Paweł sobie pójdzie, zobaczymy co tam się będzie działo. A nuż pozna tą piękną kobietę. Zobaczymy, kto to jest. No teoretycznie już znam, już przedstawiałem wam te budynki, te parcele, te postacie. Ale pamiętajcie o tym, że Paweł jeszcze teoretycznie nie zna, ten wirtualny Paweł jeszcze nie zna tych simów. Musi je poznać i dopiero wtedy będzie impreza. A tu zrobimy tą sztywną imprezę, co? Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie tą sztywną imprezę. Że przyjazne powitanie. A? Jaka Madonna prawie, że... Tylko na biało jeszcze im ubrać. On ma jakiś taki męski głos, coś. Chyba mi się wydaje. No taki dość dużo niskich tonów. Także nie obrażając, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe. Pręż muskuły. O, pręż muskuły, tak. Jest z dziadkiem, ale też pręży muskuły. I co, jak to będzie wyglądało? Spodobało jej się. Pewnie, że tak. A wejdźmy do domku, bo ona ma ładny dom też. Ona ma bardzo ładny dom. Właściwie zerknijmy przynajmniej jeszcze raz. Czy coś tu było, co mógłbym zrobić? O, patrzcie, to jest fajne też. Tylko, że... Widzicie, tak coś tryska z tych skał. Taki gejzer. On po prostu sam dysze. Prawdopodobnie ktoś użył kodów po prostu, żeby takie coś zrobić. No, ale też fajny efekt. O, z daleka to dobrze wygląda. Z daleka to dobrze działa. Z bliska no już gorzej. Ale okej. Okay. Dobra, zobaczmy co jest wyżej. Wyżej mamy tutaj oczywiście... Aha, to jest ten dom z tam gdzie jest burdel, taki niesamowity. A co mam na myśli? Oczywiście te wszystkie porozrzucane zabawki. Aż Paweł tu przyrodnie musi zobaczyć. No patrzcie, graj w grę Simowie na zawsze. Cały Paweł, no co on robi teraz? Gra w Simsy. No tak. To chyba w Sims 1 jeszcze tyle co pamiętam, jedynka albo dwójka.
konkretnie. Zobaczcie, ekran mu się zmienia, on nawet nie rusza myszki ani klawiatury. Co już skończyłeś? Co on teraz robi? Odłóż. Patrzcie, wziął się za sprzątanie. Nie podoba mu się, że tu jest taki brud. Że tak brudno. O, widzicie, wziął zabawkę. Musiał przycupnąć. Chyba ją odłoży. Tak jest. Zaczyna sprzątać. Okej, dobra. Ale koniec tego, nie ma takiego zwiedzania. Pójdziemy teraz do innej rodziny. Zaprosimy przynajmniej dwie rodziny. To jest akurat bardzo mała rodzina jednoosobowa. Jest tutaj wyłącznie jedna osoba. Także słuchajcie, czekajcie, rodzina Serducho jeszcze jest tutaj. Rodzina Baśń już była. Rodzina Cantral. No właśnie, czy ona była? No teoretycznie jedna osoba już była. Dobra, wybierzmy kogoś tu jeszcze z jakąś rodzinę. Smith. Rodzinę Smith to ja zaproszę osobno. Bo rodzina Smith to jest 8 osób, także tak naprawdę. No tam jest jedno dziecko, także to jedno dziecko prawdopodobnie odpadnie, ponieważ jest niepełnoletnie, więc nie może brać udziału w imprezach dla dorosłych. Ale weźmy sobie Kosmitę, będzie śmieszniej. Do pana Piasecznego pójdziemy. Proszę bardzo. Poznamy się z Kosmitem, zrobimy sobie imprezę. O, oryginalnie, bardzo oryginalnie. Dobra. Zapukaj, zaklupaj do drzwi. Ciekawe, czy jest w domu. Proszę wejść, tylko wiecie co, to nie znaczy, że ktoś jest w domu. Czekajcie, czy tu jest pan Piaseczny? Hello? Nie widzę. U góry nic nie ma, na dole nic nie ma. O kurczę, o czekajcie, czekajcie, co tu się dzieje? Porozmawiam. Aha, jest Jarek, jest. Jest nasz kosmita. On gdzieś poszedł. Tu jest. A, tu jest schowany. O, chłopak się schował. Dobra. Dobra. Jaka pupa? Co, o czym ty mówisz, stary? Ja! Cenzurę mi tutaj, chłopie. My to na żywo. Paweł odkrył, że Jarek Piaseczny jest kosmitą. Przebranie wydawało się doskonałe, nie licząc tego dość obcego elementu. No właśnie. Czekajcie, on tu chce w coś grać. Ja myślę, że powinniśmy pogadać jeszcze z nim. Pochwal strój. O, zobaczymy. Dobra. Mamy dwie osoby. Zróbmy imprezę wobec tego. Wieźmy na urlop? To nie. Symuluj chorobę? Jezus Mary, gdzie to może to zrobić? Zaplanuj wydarzenie towarzyskie, o właśnie. Dobra. Co my tu mamy? Przyjęcie domowe? Nie, czarno-biała impreza. Tak. Gospodarz. Paweł. Justyna, Martyna, Gata i Natalia. Goście. Z gości sobie weźmiemy, no właśnie. Weźmy sobie tak. Czekajcie, tutaj mamy Jarka. Gdzieś mi się zgubiła. A, to z Wanda Gron chyba, tyle co pamiętam. Dobra. Nie, czyli to tą Wandę. Weźmy sobie rodziny Cantral, bo wydaje mi się, że ja ich nie zapraszałem. Ale może się mylę, zaraz się okaże. To jest Emilia Mazur, Anna Serducho to jest kto inny. I patrzcie, zgubiła mi się ta kobieta. Zgubiła mi się tak naprawdę tutaj ta matka jeszcze z tej rodziny Cantral. A wydaje mi się, że ich nie zapraszałem wcześniej. Żywieniowiec, z miksologiem chyba wtedy, a nie, czekaj, albo żywieniowcem? Jako żywieniowca mogłem ją chyba wtedy zaprosić. A może mi się wydaje, zaraz się okaże. Paulina Piosenka, czy to nie była? Nie. Nie, to jest kto inny też. Taka podobna mi się wydaje. Gabriela White, Włodzirej. Też nie ma. A jest, Julia Dom... Nie, też nie. Pomyłka. Dobra, to zapuścimy tych dwóch gości. Dwóch gości, a jeszcze tam tutaj rodziny Cantral, przynajmniej częściowo. Tak, żeby było troszkę więcej osób. Oczywiście w naszej rezydencji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 500 000 similonów poszło teraz właśnie. I zobaczymy, co z tego
wyniknie. Okej. Chwila prawdy. Czy kolejna impreza będzie tragedią, klapą, czy też nie? No właśnie, zaraz się okaże. O, zrobiłem 94 Simleony, ciekawe za co. Za całokształt pewnie. O, patrzcie, patrzcie, jak się wszyscy poubierali. O Jezus, tak dziwnie? Dobra. Dobra. Ten ma fajnie wygląda. Ta jakoś dziwnie się ubrała. Paweł się ubrał najlepiej chyba. No pewnie, że tak. Paweł, ale Justyna też fajnie wygląda. Justyna też fajnie wygląda w tych ciuchach. Pomimo tego, że tutaj Agata też ma praktycznie to samo, tylko że czarne rękawiczki. Może się to nazywa rękawiczki? Takie te długie to też rękawiczki są? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak, ale podepnijmy to pod rękawiczki. No to wyobraźcie sobie, że te białe lepiej wyglądają. W ogóle Justyna ma chyba lepszą figurę. Nie kolor włosów, no ogólnie jest lepsza, no goddammit. Znacznie bardziej mi się podoba. Dalej. Zróbmy teraz tak. Mamy mało czasu, czyli rozmawiać z gośćmi o biało-czarnych rzeczach. No nie, no słuchajcie. Było zabawnie, to mieliśmy pochwalić kostium, tak? A teraz co? A teraz będzie tak. Teraz będzie... O. Przyjazne. O czarno-białych rzeczach. Czekaj, pochwal wybór kolorów. O. Bo... Impreza, gdzie ubieramy się na czarno i biało. I naprawdę dobrałaś bardzo ładnie te kolory. Naprawdę, wierz mi, super kolory. Sam bym tak się nie ubrał. Wcale. Nie. Dobra, i co? Zaliczone, niezaliczone. Z gośćmi, dobra, czekajcie, to jest... Aha, dobra. Czyli muszę pogadać tutaj na przykład z Control, tak? Przyjazne. Podziękuję za pochwal wybór kolorów. O, zobaczymy, czy się zaliczy. Bo Justyna to jest tak naprawdę jeszcze też organizator tego. Tak jest, udało się. Jedno zaliczone. Czyli tak naprawdę 10 razy muszę pochwalić strój czarno-biały. Dziwna sytuacja. O, tutaj mam jeszcze rodzinkę Control. Proszę bardzo. Pochwal za... Nie, podzięki za przybycie. Wyproś, rozmawiaj. Blablabla. Pochwal strój, ale to nie. Kolory. Przede wszystkim kolory. Czyli pochwal wybór kolorów. No słuchajcie, też to jest takie to jest dość sztywne. Słuchajcie, moim zdaniem to jest dość sztywne. Troszkę powinien być wyglądać inaczej ten schemat, jeżeli chodzi o to, czy impreza jest udana, czy też nie. Ale to jest tylko takie moje małe zdanie. Niekoniecznie muszę mieć rację. Ale tak mówię, no dla mnie troszkę dziwna, taka sztywna sytuacja, że... Goddammit, no... Czekajcie, co tu się dzieje? Gdzie on jest? Ej, on tu siedzi dalej? Nie, nie siedzi już. Tu jest gość. O, tu jest gość. Kosmita nasz. Ale gata z nim jest. Dobra. Po co chodzi? Po co tracić czas? Przyjazne powitanie. Proszę bardzo. Witamy się. Dzień dobry. Proszę bardzo. Pochwal. Czekajcie. Rozmawiał o braku gazet. Przyjazne. Pochwal. Wybór kolorów. Tutaj tak samo. Przyjazne powitanie. Przywitaj się, no. O Jezus Maria. No, przyjazne powitanie, dziewczyno. I teraz tak, pochwal kolorki. No przecież, no. Taki bogaty wybór kolorów. Taka szeroka paleta barw zazwyczaj jest. I wybrali czarne, białe. I mamy to pochwalić. Dobra, teraz na zmianę, tak będziemy jechać. Chyba, żeby zdążyć, będę musiał podzielić się. Czyli... a mogę powiedzieć o kolorach coś jeszcze? Czekajcie. Pochwal wybór kolorów. Jej też pochwal wybór kolorów. Tak, żeby to wygrać w końcu. Temu, tak. Kto tu jeszcze jest? To jest... Kto to jest? To jest Paweł. Czekajcie, gdzie... Kto? Może u góry siedzą? Też nie. Raz. Dwa. To powinno być więcej gości, a goście mi pouciekali gdzieś. O, widzieliście? To jakaś ładna pani biegnie. Jaki sport. Kto to jest w ogóle? Kto to jest? Natalia Gracz. Aha, okej. To już wiemy. Tu jest ta dziewczynka. Najbliżej jest kosmitka. Więc niech kosmitka pochwali ją za wygląd. Przyjazne powitanie. Witaj się. Witaj się, dziewczyno, szybko. Zostaw to, idź.
czas nam ucieka. Dobra, przywitaj się. Hello, hello. Proszę bardzo, pochwal wybór kolorów, tak. A słuchajcie, tutaj wielkie odkrycia się dokonują. Teraz wszyscy zdziwieni. Pochwal wybór kolorów. Wiem, że muszę robić te główne zadanie przede wszystkim, cel główny spełnić. Wtedy później jest łatwiej zdobyć resztę. No ale, no niestety będzie ciężko moim zdaniem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już zaraz połowa czasu nam ucieknie. Czekajcie, Justyna śpi, bo zmęczona. To jeszcze Agata nam została, tylko wyłącznie. Także to samo, tak naprawdę będziemy w... To takie troszeczkę sztywne moim zdaniem. No powinni troszeczkę popracować nad tym systemem. No bo słuchajcie, nie widzi mi się, żeby przez cały odcinek po prostu, wiecie, klikać przyjazne i pochwal wybór kolorów. Pochwal wybór kolorów. Tak 10 razy sobie będziemy wymawiać. Aha, słuchajcie, może inaczej. Tak beznadziejne przyjęcie. Takie sztywne, że muszą sobie to wmawiać, że kolory są fajne tych ubrań, że to fajnie wygląda i może w ten sposób to działa, wiecie? Może tak to jest. Dobra, 9, o jeszcze raz, dobra, więcej. Przyjazne. Pochwal wybór kolorów i spełnimy pierwszy plan, główny, o jest, główne zadanie spełnione, proszę bardzo, elegancko. Dalej, tutaj niech Martyna, proszę bardzo, przygotuj drinka. Musująca zebra, proszę bardzo, niech przygotuje. Paweł, koktajl z krewetek, to słuchajcie, inaczej, tutaj niech będzie. O, czekajcie, ona ma w ogóle jakiś poziom gotowania? Słabo, Paweł ma 10. Paweł też potrafi gotować, ale w rzeczywistości niestety to jest taka noga. W prawdziwym, w realu to jest taka noga, że... Ach, szkoda gadać. Koktajl z krewetek, gdzie to jest? Ej, mamy coś takiego? Koktajl z krewetek, chyba że chodzi... No bo koktajl to się raczej przy barze robi. Więc okej, okay, niech będzie to, że... Tutaj, o. Czekaj, przygotuj drinka. Koktajl z krewetek jest tutaj. Nie widzę, może musujące. Koktajl nie ma. A to ci dopiero, patrzcie, no. Gotuj. Ech, koktajl z krewetek. Czy mamy coś takiego tutaj w menu? Koktajl z krewetek? Jest? Nie ma? Jest? Nie widzę. Słabo. Też nie ma. Dobra, zróbmy coś innego. Parę simów gra w szachy w tym samym momencie. Dobrze. To łatwiejsze do spełnienia będzie. Parę szachów mamy. Mamy szachy w ogóle? O, oh, fuck. O. Nie, mamy szachy. O, tu są. Graj razem. O, wszyscy idą w szachy zagrać, ale jazda. Dobra. Czekajcie, muszę więcej tych mikstur zrobić. Tu jeszcze jedną. Muszę zrobić dwa koktajle musujące z zebry. Musującą zebrę dwa razy muszę zrobić. Para simów gra. Okej. Zobaczmy, co dalej nam wyskoczy. Jakie kolejne zadanie. I co teraz? Przyrządź wspaniałego drinka. No to będzie problematyczne, coś tak czuję. Dobra, no właśnie, a zrobić wspaniały. Przygotuj drinka, coś wspaniałego, żeby było. Morze ognia. No dobra, zobaczmy morze ognia. Jest to najdroższy drink, ale mam nadzieję, że najdroższy drink oznacza najlepszy drink. Aczkolwiek to wszystko zależy od jej zdolności w miksowaniu. O, patrzcie, dziewczynka musi już iść. Jadwiga, aha, Jadwiga już idzie. Dobra, bo ona u nas była w odwiedzinach, jakby nie było wcześniej. Okej, okay. W porządku. Niestety doskonałego raczej nie zrobimy. Para simów. Skończ gadać, grajcie. Graj z Natalią. Okej,
Natalia idzie grać, dobra. Zaliczone, zaliczone. Niech ci zmiany będą w nastroju do filtrów w tym samym momencie. Trzech. O, ja nie wiem, czy my zdobędziemy nawet srebro, słuchajcie. Ja nie wiem, czy my nawet srebro zdobędziemy. To może być naprawdę bardzo ciężko. Wspaniały drinku nam odpada, bo nie da rady zrobić tak łatwo. Nastrój do flirtu, no też potrzebne odpowiednie aury. No i oczywiście koktajl z krewetek, no to też nie jest tak prosto, goddammit. Ja nie wiem, czy damy, kurczę, chyba nie damy rady znowu. O jest, dobra, Paweł musi iść do toalety. Chyba się poddaje. Ile nam zostało? 34 minuty, nie no, to jest 30 sekund praktycznie, to już nic nie zdążymy zrobić. Ja bym musiał mieć jakieś, powiedzmy, atrybuty tutaj, jeżeli chodzi o jakieś aury takie powłączane, żeby w ogóle zdążyć z tym wszystkim. Czarno-biała impreza, brązowy medal. Niestety, słuchajcie, nie udało się po raz kolejny. Z imprezami, jak widzicie, dość słabo. Imprezy to jest niesamowite wyzwanie, przynajmniej dla mnie. Tuż wolę budować miasto w SimCity, bo to jest dla mnie znacznie, znacznie prostsze. No, ale każdy inaczej to widzi, każdy inaczej do tego podchodzi. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy tego odcinka. Najbardziej mi zależało, cholera jasna, szkoda, że nie damy rady dzisiaj zobaczyć pakietu rozrywki Dzień w Spa, bo bardzo mi na tym zależało. Mam nadzieję, że następnym razem uda się nam zobaczyć, a dokładnie w czwartek nagram materiał na piątek i wtedy się przekonamy, jak to wygląda, jak to działa, jakie nowości się pojawiły. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa.